Remigiusz Smoliński, dzień dobry. Witam serdecznie. Kolejna walka w boksie i po wydarzeniach, które mieliśmy jakiś czas temu, kolejne wyzwanie bokserskie. No, kolejne wyzwanie. Myślę, że troszeczkę mniejsze uważam, ale fajnie, że udało się znaleźć tego przeciwnika, bo 4 razy mi zmienili go. Patrząc na rekord, na bilans walk, no to mniejsze. No, Kamil miał 9 walk, tam tylko jedną przegraną. Tutaj ten przeciwnik ma tylko jedną walkę, jedną wygraną przed czasem, więc trzeba mu ten ranking troszeczkę popsuć. No właśnie, bo tak patrzyłem, chłopak 104 kilo, ty 119 dzisiaj wniosłeś na wagę, a zasięg ramion też solidny, ale jednak z takimi zawodnikami zawsze gdzieś ciężko się walczy. Mali, krępi, gdzieś tam chodzący, chociaż może on nie jest taki mały, jeśli chodzi o wzrost, tak? No ja nie lubię właśnie z takimi, wolę moich gabarytów zawodników, nie lubię takich małych, też oglądałem jego walkę, dużo się ruszał właśnie, dużo pracował na nogach, nie leży mi to trochę, wolę się bardziej pobić niż tak ganiać za kimś. No nie będzie mi leżał, ale myślę, że bez problemu go tam sięgnę, nie? Jak szły w ogóle przygotowania teraz, jeśli chodzi o bokserską stronę, bo rozumiem, że kickboxingu na razie nie robisz w tej chwili, przynajmniej w tym okresie przygotowawczym na pewno zostawiłeś, tak? Tak, kickboxing odstawiłem teraz w 100%, robiłem sam boks, przygotowałem się stricte właśnie na walkę bokserską. Przygotowania poszły mi bardzo dobrze w sumie, nie złapałem żadnej kontuzji, byłem w pełni zdolny do trenowania i z tego bardzo się cieszę, więc będę mógł jutro się pokazać, myślę, z mojej najlepszej strony. Jakie wnioski od tamtej walki i na ile ty siebie oceniasz, że jesteś lepszym pięściarzem, bo więcej czasu spędzonego na sali pod kątem bokserskim, to też domyślam się, że pewnie ten warsztat gdzieś się wzbogacił, urozmaicił, nie tylko chyba na kondycji bazujesz, nie? I warunkach. Tak, dokładnie. Myślę, że no, będzie dużo lepiej jak ostatnio, tylko troszeczkę mało miałem sparingu, więc teraz zobaczymy właśnie jak to się przełoży teraz na walkę. Sparing partnerami był problem, czy po prostu tak mieliście w planie, żeby był głód do walki na przykład? Bo czasami niektórzy też tak planują, robią mniej sparingów, żeby większy głód mieć. Nie, no niestety ja miałem problem ze sparing partnerami. Gabarytowo, czy po prostu ludzie nie chcieli, nie szło gdzieś się dogadać? Nie szło się dogadać, też w sumie żeśmy tak z Kamilem nie latali za i nie szukali, z tych to gdzieś tam mi się udało fajne sparingi zrobić w Concordii Knurów, tam staram się jak najczęściej przyjeżdżać do nich. No tak, no to chyba raz byłem jeszcze w Cieszynie, zapomniałem jak klub się nazywał, no i to w sumie to tyle, no to były takie lepsze... Puncher Cieszyn? Być może, no. I bodajże Piotr tam jest, tak? Tak, dokładnie, z Piotrusiem trochę poboksowaliśmy, fajnie się trochę... No, zawodnik z mocnym uderzeniem, jak na jego tle wypadałeś? Tak, właśnie, fajnie mi się z nim boksowało. Piotr Łącz. Dokładnie tak, pozdrawiam go serdecznie. Posparowaliśmy, zrobiliśmy sobie 5 rundek, tylko mieliśmy się tam umówić jeszcze kilka razy, ale niestety już tam nie wyszło. Remik, jakiego cię jutro zobaczymy? Bojowego, agresywnego, czy żelazna dyscyplina i od początku do końca, tak jak to Kamil zakłada, jedziemy i robimy każdą rundę? Chcesz raczej przeboksować właśnie, żeby nabyć tego doświadczenia, czy jak się uda, to szybciutko kończyć? Tak, no przede wszystkim dyscyplina, nie chcę się podpalać, chcę przeboksować jak najwięcej, żeby jak najwięcej tego doświadczenia złapać tutaj, tym bardziej, że zawodnik mi nie leży, no i przede wszystkim, żeby walka była dobra i pokazać się z jak najlepszej strony. I to najważniejsze. Słuchajcie, oglądamy jutro. Mamy tutaj kolejną nadzieję polskiego boksu. Mam nadzieję, że Remik pokaże, na co go stać. Jest pod okiem Kamila Jenela, więc możecie być co do jakości i przygotowań spokojni. Natomiast zobaczymy, jak wypadnie na tle zagranicznego rywala, bo to jest pierwszy zagraniczny rywal, jeśli chodzi o boks. A nie, kiedyś miałem jeszcze Węgra. W Londynie się boksowałem. A, przepraszam. Ale to było dawno i nieprawda, więc to pierwszy zawodnik. No w takim razie pierwszy zawodnik. No i co, dziękuję bardzo, Remik. Powodzenia jutro. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia jutro.